21 sierpnia we wtorek. Witam Państwa, Marzena Machniak, i zapraszam na informacje Legnickiej Telewizji Dami. A dziś powiemy o spotkaniach radnych z mieszkańcami Legnicy oraz o tym, dlaczego obiecany na ubiegły tydzień początek remontu Leszczyńskiej nie nastąpił. Radni miejscy z ramienia Platformy Obywatelskiej wychodzą do mieszkańców i zachęcają też legniczan do spotkań ze sobą. Czekają nas sygnały o tym, co trzeba koniecznie w mieście zrobić. Zdaniem mieszkańców zbiór takich spraw nazywają sprawami do załatwienia. Między Moniuszki a Moniuszki, drukarstwa. Przy Świętej Trójcy gdzieś tam, tak? No. Ja bym sobie życzyła taki śmietnik, jak spółdzielni mają. Radni miejscy reprezentujący w Radzie Platformę Obywatelską zaczynają cykl spotkań z mieszkańcami Legnicy pod hasłem Sprawy do załatwienia. Zachęcają legniczan do spotkań i zwrócenia uwagi na sprawy pilne, zdaniem legniczan, do załatwienia na już. Z mieszkańcami będziemy się komunikować w bardzo różny sposób. Tak jak do tej pory, oczywiście jesteśmy otwarci na kontakt mailowy, na kontakt facebookowy. Tutaj w ciągu tych 4 lat naprawdę setki spotkań miało miejsce. Ale też, żeby ułatwić mieszkańcom przedstawianie swoich propozycji, będziemy w ciągu najbliższych kilku tygodni, właściwie w każdym miejscu naszego miasta. Mamy mapę Legnicy z konkretnymi dzielnicami, gdzie będziemy chcieli zapytać właśnie o te najbardziej przyziemne, codzienne problemy, bo któż lepiej, jak nie sami mieszkańcy, będą wiedzieli, czego potrzeba w ich najbliższej okolicy. Do końca sierpnia radni mogą składać wnioski budżetowe do realizacji na rok kolejny. Dzięki możliwości spotkania z mieszkańcami będą mogli poznać ze szczegółami sprawy ważne dla legniczan i złożyć odpowiednie wnioski o ich realizację. Robimy to od 4 lat, nie tylko poprzez bezpośrednie spotkania, ale także wykorzystując media społecznościowe, i takie wnioski do nas wpływają i wpływały, tak? To nie jest też rzecz całkowicie nowa. Tych wniosków już kilka udało się zebrać na osiedlu Kopernika. Widzę, że nadal dość dużym problemem, mimo tego, co udało się nam zrealizować w ciągu ostatnich lat, czyli powiedzmy, mówię tutaj o parkingu przy Delfinku, czy mówimy tutaj o tym nowym parkingu, który powstaje na Wielkiej Niedźwiedzicy. Dalej problemem są jakby miejsca parkingowe i nad tym problemem także będziemy się pochylać i będziemy wnioskować. Ta potrzeba jest bardzo duża. Skwer przy ulicy Chojnowska, Nowy Świat, jest tak zaniedbany, stoją tam śmieci, jest to ulica wjazdowa i to są konkrety, na które my zwrócimy uwagę i w te konkrety będziemy wnioskować. Mieszkańcy bardzo często mają też takie potrzeby bardzo codzienne, a one niestety nie były na przestrzeni ostatnich lat załatwiane. Dlatego sprawy do załatwienia. Jak podkreślają radni, sprawy zgłoszone im przez mieszkańców już wcześniej udawało się załatwić pozytywnie. Chodnik przy Marynarskiej, koło kościółka, koło szkoły podstawowej numer 9. Przez wiele lat składałem co roku tą propozycję i został wykonany. Tak więc jest to wielki sukces dla tych mieszkańców, bo mamy tam nową nawierzchnię na ulicy Marynarskiej oraz ten chodnik przy kościele. Również ulica Asnyka. Co roku składałem takie propozycje, została wykonana. Ulica ulica Oświęcimska również została zrobiona. O miejscach spotkań z mieszkańcami i wizytach na poszczególnych ulicach i osiedlach radni będą informowali m.in. na profilu na Facebooku. Zapowiadane w ubiegłym tygodniu zamknięcie ulicy Leszczyńskiej nie doszło do skutku. Remont przesuwa się w czasie, a Zarząd Dróg Miejskich tłumaczy, dlaczego tak się dzieje. Prace powinny ruszyć w tym tygodniu. W ubiegłym tygodniu miało dojść do zamknięcia ulicy Leszczyńskiej. Zmiany w ruchu drogowym miały nastąpić w związku z remontem, który powinien się rozpocząć. Razem z Zarządem Dróg Miejskich zapowiadaliśmy utrudnienia dla kierujących. Wykonawca nie zaczął jednak modernizacji, a wśród legniczan pojawiły się komentarze: jeszcze nie zaczęli, a już się spóźniają. To jest taki nieciekawy komentarz. Przekazanie pracy budowy odbyło się zgodnie z terminem, natomiast wykonawca był zobowiązany zrobić zastępczą organizację ruchu. Jak ją zatwierdził, tą organizację ruchu, to dopiero mógł przygotowywać tablice informacyjne dotyczące objazdów. To są tablice, jak oczywiście, nietypowe, robione indywidualnie, specjalnie dla tej budowy, i tablice są przygotowywane. Jak tylko będą gotowe,
ustawi tablicę i zaczną się roboty bezpośrednio na drodze. A zatem naprawdę lada chwila na ulicy Leszczyńskiej zmieni się ruch drogowy. Lada chwila, bo konkretnej daty nie ma, więc kierujący po prostu muszą być czujni i ostrożni. Wszystko na to wskazuje, że w tym tygodniu to będzie, natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, że na przykład w środę zaczniemy. Jak tablice będą gotowe, będą na placu budowy, wtedy będziemy mogli powiedzieć konkretnie, kiedy zamkniemy ulicę. Legniczanie po prostu mają być czujni. I cierpliwi, tak jest. Na razie nie mają żadnych utrudnień, więc powinno być dla nich lepiej. Stan nawierzchni ulicy Leszczyńskiej jest niestety utrudnieniem, przynajmniej dla pojazdów, a jeśli w bardzo bliskiej perspektywie są zmiany, to legniczanie na pewno uzbroją się w zalecaną cierpliwość. Wakacje na finiszu, ale legnickie dzieci wciąż mogą liczyć na ciekawe zajęcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Blisko 60 młodych legniczan pod okiem wychowawców spędza lato z jednej strony relaksując się, z drugiej chłonąc wiedzę na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia. Szereg zajęć, które odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, jest możliwy dzięki wsparciu finansowemu Legnickiego Urzędu Miasta. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyła środki na organizację ciekawego programu wakacyjnego dla 60 orga podopiecznych. Było nam bardzo ciężko. Na wiele rzeczy nie moglibyśmy sobie wtedy pozwolić, tak? Choćby nawet same wyjścia do kina, wyjazdy na wycieczki. Są to pieniądze, które dzięki właśnie komisji, pieniążkom pozyskanym z komisji mamy możliwość zorganizowania takiej formy, tak? Bo są, myślę, że nie stać nas by było na takie przede wszystkim na wycieczki, opłacenie autokarów, miejsc, do których dzieci jeżdżą, do kina, biletów do kina. Na pewno oferta nie byłaby wtedy tak szeroka. Zajęcia wpisują się w szeroko rozumianą profilaktykę. Dzięki wielu atrakcjom podopieczni uczą się, jak spędzać wolny czas, nie popadając w nałogi i kłopoty związane z używkami. Fajne są zajęcia na placu zabaw, z tego też tytułu, że dzieci bardzo można zauważyć, jak się integrują ze sobą, jak wspaniale się ze sobą potrafią bawić, bez żadnych sytuacji konfliktowych, które wcześniej też bywały tutaj na terenie placówki. Wychodziliśmy też do kina, byliśmy na wycieczce, kolejna wycieczka jest teraz znowu w środę i w następną środę. Są to takie zajęcia, bym powiedziała, na łonie natury, bo byliśmy tutaj w tym w Grodzie Średniowiecznym w Brzeźniku, wycieczka była taka bardzo intensywna. Dzieci i młodzież miały okazję wzięcia udziału w licznych warsztatach. Najbliższy wyjazd to Zamiennice koło Jaroszówki, gdzie wśród atrakcji czeka na nie m.in. ognisko i pieczone kiełbaski. Zajęcia odbywają się codziennie od 8 do 16. W najbliższą niedzielę będzie okazja, by pobiegać i pomóc zarazem. Szykuje się festyn rodzinny z przeznaczeniem dla 45-letniego Maćka walczącego z nowotworem. Zaplanowano mnóstwo atrakcji, nie tylko dla najmłodszych. Miłośnicy biegania mają okazję wzięcia udziału w festynie rodzinnym, w którym trasa biegowa w Parku Miejskim będzie jedną z wielu atrakcji. Wszystko rozpocznie się o 13:00. Biegacze wystartują o 15:00. Odbędzie się także bieg dla dzieci na dystansie około 200 metrów, dla dorosłych na dystansie około 2 kilometrów. Cały dochód z biegu, z całej imprezy będzie przeznaczony dla Macieja. Poza sportowymi zmaganiami szykuje się wiele atrakcji innego rodzaju. Jak mówią organizatorzy z formacji Biegam, Pomagam Legnica, każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas festynu będzie można wylicytować super przedmioty, będzie pokaz iluzjonisty Grzegorza Niszczyk-Poruka. Będzie wiele atrakcji dla najmłodszych, będzie koło fortuny z fantastycznymi nagrodami, będzie popcorn, lemoniada, ciasta, a to wszystko dla Macieja. Wpisowe za uczestnictwo w biegu to minimum 5 zł, które ma trafić do puszek z przeznaczeniem na wsparcie dla Macieja. Każdy grosz się liczy, bo 45-latek potrzebuje naprawdę pomocy. Maciej ma 45 lat, dwójkę dzieci, żonę. 24 października 2017 roku zawalił mu się cały świat. Dowiedział się, że choruje na glejaka wielopostaciowego 4 stopnia. Później były operacje, chemioterapie, w tej chwili trwa alternatywna metoda leczenia immunologiczna z hipertermią, która odbywa się w Niemczech. Jest to bardzo kosztowna metoda, dlatego właśnie próbujemy pomóc Maćkowi. Ile trzeba pieniędzy na to, żeby pomóc temu człowiekowi? Koszt tej metody to jest 80 tysięcy euro. Poza udziałem w festynie jest możliwość wzięcia udziału w licytacjach prowadzonych na profilu wydarzenia na Facebooku oraz wsparcie na portalu charytatywnym Się Pomaga, gdzie można przekazać pieniądze dla Maćka Brdaka. Istnieje też możliwość wysłania SMS-a pod numer 72365 o treści S11012.
Warto zatem wygospodarować chwilę. Zachęcam do wspierania i pomocy dla Maćka. Żegnam się z Państwem dziś. Życzę miłego, spokojnego popołudnia i wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro.